Miasto Cieszyn wspólnie z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Figurowego oraz z Klubem Sportowym Cieszyn było organizatorem dwóch łyżwiarskich imprez, ogólnopolskich zawodów Piastowski Piruet oraz Mistrzostw Polski Młodzików i Młodzieżowców. Wszystkie ośrodki biorą udział. No, najlepszych 30 zawodników w młodzikach i w młodzieżowcach z całej Polski, natomiast ponad 50 zawodników w Piastowskim Piruecie, ponad 100 zawodników w Mistrzostwach Polski. To są dzieci praktycznie w grupach wiekowych do lat 8, powyżej 8, czyli 10, 12, 14 i tak dalej, aż do młodzieżowców. Ocenia ich oczywiście zespół sędziowski, powołany przez Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego, jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski. Natomiast my zapraszaliśmy również tą samą obsadę do sędziowania piastowskiego piruetu. Nie brakuje oczywiście klubu z Cieszyna. Nie, są absolutnie uczestniczki i uczestnicy z klubu macierzystego. Przede wszystkim piastowski piruet jest robiony pod kątem startu naszych dzieci z Cieszyna. Ile tych osób jest? Ile osób startuje? 7 osób z Cieszyna. W piastowskim piruecie wystartowała m.in. Justyna i Martyna z cieszyńskiego klubu. Od jak dawna trenujecie łyżwiarstwo? Od 8 lat. Tak samo mniej więcej. A dlaczego łyżwiarstwo? Co wam się w tym podoba? Ja zobaczyłam kiedyś w telewizji i po prostu chciałam spróbować, więc zaczęłam po prostu jeździć, zapisałam się tutaj do klubu. A u mnie to jeszcze nie wiedziałam w ogóle, że coś takiego tutaj, bo klub dopiero został założony i rodzice bardziej mnie tu przyprowadzili. Czy cieszyńskie lodowisko sprawdza się przy organizacji tego typu zawodów na skalę ogólnopolską? O to zapytaliśmy naczelnika Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie. No myślę, że sam fakt, że ta impreza po raz kolejny odbywa się w Cieszynie, o tym świadczy. I chyba no, mnie nie należy o to pytać, ale nieskromnie powiem, że nasze lodowisko łyżwiarze chwalą. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.